pamiętamy genezę całej tej historii, słynny bankiet w maju 2017 roku, kiedy to za nie wiadomo jakie środki w tamtym momencie została zorganizowana impreza szpitala w Centrum Kultury Teatr na kilkaset osób, łącznie z koncertem. Kilkugodzinna impreza, którą wszyscy zachwalali i tak dalej, ale nie znaliśmy szczegółów tej imprezy. Zwróciliśmy się do dyrektora dyrekcji szpitala o wyjaśnienie szczegółów tej imprezy. Ostatecznie kilka z tych informacji poznaliśmy, o które się zwróciliśmy, ale nie została jedna informacja nam udzielona, mianowicie wykaz sponsorów i wielkość ich wkładu w tej imprezy, bo dyrekcja szpitala twierdzi, że impreza została pokryta nie ze środków szpitala, a ze środków sponsorów, na co nie został nam przedstawiony żaden dowód. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sprawa została oddalona. Przyznano dyrekcji szpitala rację, że te środki są środkami prywatnymi, więc nie mamy prawa do informacji. My staliśmy jako Nowoczesna na zupełnie innym stanowisku, uznając, że środki, które są wpłacane na konto szpitala, czy są organizowane uroczystości przez szpital za środki prywatne, są środkami publicznymi w tym momencie i takimi środkami się stają. Oddaliśmy sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnieśliśmy kasację. Po pół roku dzisiaj, czy wczoraj dostaliśmy wyrok, sprawa zostaje zwrócona do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Może przeczytam, co Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził. NSA uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania. Zasądza Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imieniem dr. Władysława Biegańskiego-Grudziądzu koszty do pokrycia, koszty procesowe, koszty mojego prawnika i tak dalej. Tym samym dyrekcja szpitala, nie udostępniając tamtych informacji, marnuje środki szpitala, które są przeznaczane na niepotrzebne procesy. Nie znajdujemy uzasadnienia takiego postępowania. Jesteśmy przekonani, że jawność finansów szpitala jest podstawą dalszego jego funkcjonowania i nie ma naprawdę czego ukrywać. Jestem przekonany, że wszyscy kandydaci Nowoczesnej i zawsze będą przestrzegać tej jawności, będą zabiegać tą jawność. Uzasadnienie jest takie, nie jestem prawnikiem, nie chcę wchodzić w te prawnicze szczegóły, ale mniej więcej polega to na tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął interpretację szpitala bez żadnego udowodnienia tego. To, że środki prywatne wpłacane na konto szpitala stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie przywołując żadnego dowodu w tym celu. Dlatego ta sprawa została cofnięta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo naprawdę nie wiemy, kto jest tymi sponsorami, czy to nie są jakieś koncerny farmaceutyczne, producenci sprzętu medycznego. Trudno nam w tym momencie orzec, jakie układy tam powstają. My odpowiedzi żadnej nie dostaliśmy w tej sprawie, jedynie kwotę poznaliśmy z artykułów, zdaje się, że w Gazecie Pomorskiej, gdzie... Pan redaktor, zdaje się, że pracujący teraz w szpitalu Łukasz Ernestowicz z Pomorskiej tak długo ciągnął pana dyrektora za język, że gdzieś tam pan dyrektor się wygadał, że to były okolicy 120 tysięcy? Tak, ponad 100 tysięcy złotych. To nie o to chodzi. To cały czas chodzi o transparentność, o przejrzystość, o uczciwość elementarną, przyzwoitość w podejściu do spraw publicznych. W USA mamy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny podzieli nasze zdanie i wreszcie poznamy listę sponsorów. Chyba że dyrekcja szpitala przestanie czekać na wyroki sądowe i udostępni nam tę listę, więc sprawa nie będzie miała dalszego biegu już sądowego. NSA stwierdza, że to nie jest żadna tajemnica przedsiębiorstwa, bo szpital nie jest w stanie tego udowodnić, że to stanowi jakąkolwiek tajemnicę. I myślę, że dyrekcja nie ma się przed czym zbraniać i może śmiało udostępnić tę listę sponsorów i nic się naprawdę nie stanie, a obywatele odzyskają zaufanie do finansów szpitala i do szpitala w samym sobie. Dokładnie, drodzy Państwo, można spekulować, można domniemywać, ale dyrekcja poprzez swoje działania po prostu naraża na szwank wizerunek szpitala. No bo w oczach opinii publicznej są niepoważni. Wynik wyborczy, jaki będzie, niedługo się dowiemy. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeśli będziemy mieli na tyle dużo siły, aby przekonywać Radę Miejską, to ta historia tutaj w tym szpitalu możnowładztwa dyrektora Nowaka chyba zmierza ku końcowi. Kandydat na prezydenta nie wyobraża sobie dalszej współpracy z panem Jarkiem. Wydaje mi się, że większość środowisk politycznych
w Grudziądzu nie wyobraża sobie tej współpracy, jakakolwiek konfiguracja po wyborach by nie powstała. Nie chcemy rozmawiać o personelach, ale każdy widzi, że szpital potrzebuje nowej jakości i to nieważne, czy z obecnym składem dyrekcji, czy nie, ale potrzeba nowych pomysłów i nowej jakości w zarządzaniu szpitalem.